Jak będą tu blisko, to wyskakujemy. No to muszą... Jeden przeszedł. A drugi jest do prawej. Teraz, teraz. O kurde, tak. Dostał szeryf, dostał szeryf. Chowaj. Nie ma co narzekać. Tylko grać swoje i tyle. Na Davancie mówisz, że będzie boss? Zaraz się przekonamy. Wiem, że to gościu zaczajony na mnie w tym w krzaku. Szyprus. Widzę bossa. A drzwi zostawili otwarte? Pobiegli na drugiego bossa? Kurde, i ci mi uciekną, bo ci... Twierdzili, że mnie zrotują, no. O, patrz, tak myślałem w ostatnich, powiem wam, chwilę przed tym, jak oni nabiegali, myślałem, będą chyba rotować, żeby mnie od tyłu zabić. I nagle słyszę, babka biegnie. A nawet nie próbowali tego kumpla podnieść, dlaczego? Chyba, że był random i wyszedł? Ale on był do podniesienia, Imo. On był tak, że tutaj za tym drzewem spokojnie mogli go podnieść. Oni niby nie mają wyjścia, więc coś mogę tutaj niby spróbować. Ale nie wiem, czy mi się coś uda ugrać. Gdzie oni pójdą? Czy pójdą na Cyprus?
No zobaczymy, gdzie oni pójdą, bo to może być ciekawie, może być ciekawie. Jak pójdą na Cyprus... Kurwa, myślałem, że tam gościu. Dobra, idzie cała trójka Cyprusem. Kiwie, czy oni się spodziewają, że ja tu jestem? Robią sobie midheada tego, co zazwyczaj jest tutaj. Zależy od typu graczy. Są gracze, co zawsze jeszcze przy końcówce sprawdzają. No teraz trochę to śmierdzi, jakby sprawdzili. O, uciekają chyba, ej. A, oni uciekają. Co za goście! Albo nie? O ja! O ja! Widzicie to? Jak ja od tego nie zginąłem? Ja tu przebiegłem, tak? I musiałem zrobić tak, albo coś. Albo przeskoczyłem nad nią. Oszukałem przeznaczenie. Ale dobry meczek na koniec. Dwa trio rozwalone. Można, można. Ale ja już myślałem przez chwilę, że uciekają, bo przecież te pioruny były aż tam. A nagle ten stanął tutaj i patrzy się na mnie. I wyłapał takiego quickscope'a takiego. Na czachę.